To był jeden z tych cudownych wiejskich poranków i George spałby do południa, gdyby nie obudził go pewien dziwny dźwięk. W taki wietrzny dzień okna domku na wsi wygrywały prawdziwe melodie. Wiatr był nadzwyczaj muzykalny, a do tego przyjemnie muskał twarz. I ładnie pachniał. W domu znajdowało się wiele rzeczy, które można było wyrzucić na wiatr, jak na przykład zimowe skarpety czy rysunki ptaków. Szczęśliwa cegła. Cześć, George! Świetna pogoda na puszczanie latawców. Bill! Billy! Już idę! Obiecałem, że pomogę mamie wydrążyć dynię. Niedługo wrócę. A ty popilnuj mojego latawca. George uznał, że lepiej pilnować latawca w locie. Teraz nareszcie George panował nad latawcem. A może to latawiec panował nad nim? Cześć, Bill. Ma pan lornetkę? Jasne. Proszę spojrzeć na latawiec. A, to George. To George? W dodatku z wiewiórką na głowie. Zadzwoń zaraz po straż pożarną. Dobra. Masz wrodzony dryg do puszczania latawców, wiesz? Świetnie. Obiad gotowy. Może i ty też byś coś przekąsił. No dobra, na dzisiaj już koniec.